Cześć, piękny poranek. Dzisiaj będzie czwarty fragment transmigracji Radka Wiśniewskiego. Będzie w takiej innej, niecodziennej scenerii. Jak Wam się podoba? No zaraz znajdę sobie dobre miejsce. No nie wiem. Panie, często się zdarza kawa przy czołgu, ale ja tu mam poranną kawę, więc czego i Wam życzę dzisiaj, może jutro, dobrej porannej kawy. Okej. Pierwsza próba rekonstrukcji historycznej. Przez chwilę mogło się wydawać, że to początek wojny. Ryk silników kutrów desantowych od strony portu. Gdzieś za średniowiecznymi murami przyziemiał śmigłowiec. A z jego wnętrza wyskakiwali chłopcy z automatami przytulonymi do piersi i wielkimi plecakami na plecach. Przyklękali zaraz na jedno kolano z lufami opuszczonymi pod kątem 45 stopni, ale zarazem z kolbami przy ramieniu. A więc w sekundę gotowi do otwarcia ognia. Osłaniając się wzajemnie, skokami zajmowali baszty, traktując turystów i przechodniów jak powietrze, tak jakby żyli w świecie równoległym, w którym was nie ma, a są tylko przedmioty terenowe, natarcia, budynki, baszty zaludnione przez hologramy przeciwników. Po chwili od wschodu nadleciały na niskim pułapie dwa gripeny z wysoką prędkością poddźwiękową. Pomimo tego najpierw zobaczyłeś w oknie ich kształt i usłyszałeś świst powietrza, a dopiero po tym grzmot silników. Odruch był silniejszy niż rozsądek i gwałtownie skuliłeś się nad stołem w aneksie kuchennym ośrodka dla pisarzy, wylewając przy okazji kawę. Patrzyłeś przez moment na samoloty oddalające się w stronę cieśniny, a następnie krzyżujące się ze sobą w nożycowym manewrze rozejścia i wzbijające się wysoko w niebo. Pomyślałeś o zawróconych meteorach, że to wygląda tak, jakby skały kosmiczne wracały tam, skąd przyszły. Niezdarnym ruchem próbowałeś oderwać prawą ręką papierowy ręcznik, gdy lewa bezwładnie zwisała na tym blaku. Bezwładnie, ale zdradliwie, bo wcześniej potrafiła wywołać falę bólu, trącona przypadkiem przez przechodnia na jednej z wąskich uliczek. Pod niskim oknem budynku pojawił się po chwili chłopak w mundurze z twarzą usmarowaną taktycznymi szminkami oraz karabinkiem automatycznym w pozycji lufa 45 stopni w dół i kolba przy ramieniu. Spojrzał przez okno w głąb pomieszczenia, ale tak jakby ciebie w nim nie było i poszedł w stronę płaskiej skały na krawędzi klifu, w miejsce, w którym robili sobie zdjęcia wszyscy turyści z Visby. Tam przyklęknął na jedno kolano, być może dając sobie tylko chwilę wytchnienia w dźwiganiu monstrualnego, prostokątnego plecaka, mieszczącego, jak można się było domyślić, po wystającym z pokrowca antenowym pręcie zakończonym rozetą radiostację. Z drugiej strony budynku, lekkim truchtem, w mundurach z elementami polowego kamuflażu i twarzami pokrytymi szminkami maskującymi, wybiegło sześciu albo siedmiu. Ten z radiostacją dał im znak, że ich osłania i żeby szli dalej, a potem ruszył w dół po stromych schodach w stronę katedry, zamykając szyk. Przez głowę przeszła ci myśl, że może nie doczytałeś porannej gazety, że wybuchła wojna i teraz kampania wrześniowa będzie toczyła się w Szwecji. Po chwili helikopter odleciał, ucichły też silniki kutrów desantowych od strony portu i wszystko wróciło do stanu sprzed desantu. Może tak przetacza się czasem wojna przed oczyma zdumionej widowni? Najpierw jakieś furmanki, zaprzęgi, laweta, a na niej artylerzysta z ręką na temblaku. Bo przecież złamane ramię w języku wojskowym to nie jest rana, a kontuzja. Wszyscy zakurzeni, twarze poszarzałe, bo odwrót jest szary. Przesuwają się przez kadr w pośpiechu, coś pokrzykują, zacinają konie w zaprzęgu albo dociskają gaz w ciągniku i znikają w oddali. Potem przez chwilę jest cisza i nikt nie wychodzi z domów.
żeby broń Boże nie prowokować zdobywców, więc się siedzi w piwnicy, czasem kogoś się zostawia na górze, żeby z zafiranki śledził, kiedy będzie ten moment i tamci wejdą. Chyba że piwnica ma okienka, to wtedy nikt nie siedzi na górnych kondygnacjach budynku, tylko podsadza kogoś do lufcika. Trudno, najwyżej zrabują domy albo zdemolują sklepy, ale będziemy żyli. I po jakimś czasie pojawiają się obcy. Poruszają się ostrożnie, od ściany do ściany, wodzą wzrokiem po oknach. Ale i oni, jeżeli nie natrafią na opór albo nie wypadnie im dłuższy postój, nocleg, obóz, pauza operacyjna, pójdą dalej za tamtymi, którzy byli tu jeszcze wczoraj, obsiadając furmanki, powozy i inne przypadkowe pojazdy. Więc może i przegraliśmy te wojny, ale wychodzi się wieczorem ostrożnie z domu tak, jak ty wówczas wychodziłeś z przetrąconą ręką. I byłeś jak ten nietoperz, sowa, stwór wampiryczny, który osiągał pełnię przytomności oraz sił witalnych o zmierzchu. Trzeba było sprawdzić, czy świat jeszcze istnieje. Oddech powiew wiatru na twarzy, szum liści. Miałeś swoje stałe marszruty i nie zmieniłeś ich z powodu podejrzenia, że oto zaczęła się wojna. To zarazem piękne i zgubne, gdy ludzie tak usilnie starają się zachować jak najwięcej z normalności w obliczu nieodwracalnych zmian i mówią przy tym, że te nadzwyczajne okoliczności nie będą przecież im dyktowały, jak mają żyć. Chociaż prowadzi to najkrótszą drogą ku przepaści. Tego wieczoru, po inwazji, wyszedłeś znowu, aby domknąć okręgi, wlokąc się z kontuzją przecież, a nie z prawdziwą raną, w stronę srebrnej baszty. Miałeś nie tylko kontuzjowaną rękę, ale jakąś kontuzję ogólną, ogólną niezdarność. Niezborność i większy dramat, ale o tym sza. Wdrapywałeś się na srebrną basztę i spoglądałeś w tak zwaną dal, nasłuchując, czy w nastawni sztormów nie wyciągają nowej diabelskiej lokomotywy, która będzie próbowała zakłócić rytm połączeń promowych na Gotlandię. Kiedy nasyciłeś już oczy, ruszałeś wzdłuż murów nad morskim bulwarem w stronę mariny jachtowej. Po drodze mijałeś schrony bojowe, co wówczas nie zwróciło twojej uwagi, a co zwraca ją teraz, kiedy błądzicie z Małgorzatą w poszukiwaniu tamtej ciszy, o której jej opowiadałeś, a która nie była chyba ciszą w sensie dosłownym. Wzdłuż ścieżki nad brzegiem morza, co 100-200 metrów wystawały z równo postrzeżonego trawnika, ustawione były strzelnicami w stronę kamienistej plaży, niewiele więcej niż kilkanaście metrów od brzegu. Trudno było uwierzyć, że ktoś wybudował je w celach obronnych zupełnie na serio. Po pierwsze, były widoczne jak na dłoni od strony morza. Po drugie, gdyby przypadkiem udało się jakiemuś desantowi wylądować na plaży, były w zasięgu rzutu wiązką granatów, zaś ich konstrukcja nie wydawała się na taki ładunek odporna. To nie były polskie schrony spod mławy, odwrócone bokiem w stronę przypuszczalnego ataku nieprzyjaciela, przypominające od frontu raczej łagodny pagórek, a ziejące ogniem bocznym na skrzydła i tyły. To były raczej wariacje na temat nowoczesnych fortyfikacji, podobne do niemieckich przewoźnych bunkrów typu Tobruk. Chociaż dużo większe od nich, trudniejsze do wkopania w ziemię, ukrycia i zamaskowania, szczególnie na wąskim pasie ziemi między zabytkowym średniowiecznym murem a brzegiem morza. No i akurat na niemieckie schrony bojowe pan Anatol Watt pewnie by pozwolił powiedzieć bunkier. Bunkier to jest niemieckie określenie, proszę pana. W języku polskim nie ma takiego słowa jak bunkier. Chyba że przeładowuje pan węgiel na statek, to wtedy tak. Można powiedzieć, że pan bunkrujesz węgiel. Głos pana Anatola był przyjemnie miękki i śpiewny. Znać było, że pan Anatol nie jest postacią przypadkową w przypadkowym miejscu. Zatem bunkry, proszę pana, to są nieliczne. Te nieliczne, które zostawili po sobie Niemcy, a cała reszta to forty albo schrony bojowe. I proszę to sobie raz na zawsze zapamiętać, jeżeli mamy dalej rozmawiać. Zapamiętam, odpowiedziałeś do słuchawki. Ale proszę mi powiedzieć, czy nie dałoby się czegoś zrobić w tej sprawie, o której mówiłem wcześniej. Wie pan, ja pracuję w administracji publicznej, mam znajomych. Pan mi powie, co i jak można uruchomić i podziałamy. Szkoda, żeby tak niszczało to wszystko.
Po drugiej stronie nastąpiła chwila milczenia. Bo wie pan, jak to jest. Rzuciłeś się w głębie znaczącego milczenia pana Anatola z Białegostoku po drugiej stronie słuchawki. Mamy w Polsce Wilczy Szaniec w Gierłoży, dawną siedzibę Adolfa Hitlera. Niech mu ziemia ciężką będzie i ludzie o tym wiedzą, jeżdżą tam, zwiedzają i płacą na sam parking 10 zł. Dla mnie równie dobrze można by to miejsce zaorać, tak jak zrobiono z bunkrem kancelarii III Rzeszy w Berlinie. Zakopali, wyrównali, zrobili parking przed mieszkalnym domem i koniec, nie ma śladu. A tutaj, wie pan, panie Anatolu, mamy pod Wizną nasze Termopile. A ja byłem tam w zeszłym roku, to w schronie pod górą Strękową śmietnisko dla całej wsi. I jeszcze za przeproszeniem nasrane było. I jak jeździłem po wsiach i pytałem ludzi, gdzie są jakieś pozostałości pozycji żołnierzy kapitana Rignisa, to nikt nie umiał mi powiedzieć. No nie wiem, uporządkować, zacząć rozmawiać, żeby jakąś ścieżkę dydaktyczną dla młodzieży zrobić, opowiadać o tych ludziach, że oni sami cały korpus zatrzymali tam, wtedy. Pan nie posłucha, przerwał znaczące milczenie pan Anatol. Ja pana rozumiem i nawet troszkę lubię przez ten telefon, ale pan posłucha mnie spokojnie, bo może nawet podobnie myślimy. Oni się bronili dzielnie pod tą Wizną, bo jakiś wielki generał ich zostawił samych. Prawda, i to się nie mogło udać i oni o tym wiedzieli, ale swoje zrobili i chwała im za to. Nikt im tego nie odbierze, ale pan wie to tak samo. Dobrze jak ja, że oni nie powinni byli i nie musieli zostać sami przeciw wszystkim. I wie pan, ja sam bym w związku z tym wszystkim nie chciał chyba, żeby tak wokół tego robić wielkie lada co. Pan mnie rozumie, ja to wiem. I rozumie pan, że znowu kolejne muzeum wokół strasznej klęski i tragedii i czyjegoś wyższego niedorobienia. Pan wie, że zaraz obok przecież w Osowcu stał pułk, a ci walczyli sami i 3 dni nikt się nie ruszył z tego Osowca, a po śmierci nawet im nie podziękował porządnie. I jak pan się zna, a ja myślę, że pan troszkę zna na tym, bo ja to u pana słyszę, to niech pan powie, ile takich to historii było, że sami przeciw wszystkim, a generalicja spieprza samochodami na Zeleszczyki. I na pewno to właśnie mamy czcić w całokształcie? Ja nie wiem i nie jestem taki bardzo pewien. A co do tego miejsca, to ja sam z młodzieżą 2 razy w roku ten schron, co pan mi o nim mówił, że w nim nasrane, porządkuję, czyszczę, wywożę śmieci. Tylko co z tego, jak za pół roku znowu bałagan i tałataństwo? Panie Anatolu, ale ja nie mówię zaraz o pomniku. Wtrąciłeś się w wypowiedź społecznego konserwatora zabytków budownictwa obronnego i fortyfikacyjnego z Podlasia. Tylko żeby to jakoś wyglądało. A jak tam będzie coś, z czego ci miejscowi będą choć trochę dumni, to może nie trzeba będzie sprzątać tego co pół roku, bo sami będą dbali? To się nie uda, powiedział smutno pan Anatol. To się nie uda. Ale dlaczego? Zapytałeś zdesperowany. Bo wie pan, odpowiedział ze śpiewnym podlaskim akcentem. Nie chciałem pana zasmucać, ale powiem to szczerze. Pan mówi Wizna, kapitan Raginis, a pan widzi jedno miejsce, pozycję umocnioną Wizna i te kilka schronów ze 2 działa, okopy. Dla pana to jest 1 teatr, a dla mnie tutaj to jest 7 gmin i 3 powiaty. Rozmowa miała miejsce w czasie, kiedy nie powstał nawet jeszcze szwedzki zespół Sabaton, który wśród kilkudziesięciu piosenek sławiących obrońców Berlina w roku 1945 feldmarszałka Erwina Rommla i Karola XII wykona także w roku 2010 utwór pod tytułem 41 o obronie pozycji umocnionej Wizna przez kapitana Ryginisa i porucznika Brykalskiego. I nagle cała Polska się dowie, co ma nad Narwią. Tak jakby wcześniej była to wiedza niedostępna. Tamtego wieczoru wyszedłeś na nocny obchód po całym dniu przysypiania z powodu brania dużych ilości tabletek przeciwbólowych. Towarzyszyło ci poczucie niepewności. Czy rzeczywiście wybuchła wojna, czy jednak ten rumor, przy którym rozlałeś poranną kawę, to były tylko ćwiczenia. Minąłeś najpierw niewielki schron w narożu średniowiecznych murów. W
Kolejne dwa były kawałek dalej w stronę portu. Tam zasadzałeś się ze statywem, żeby zrobić nocne zdjęcie promu na długim czasie naświetlania. Jeszcze nie wiedziałeś, że zła energia sprawi, że wszystkie klisze stracą swoje właściwości, zupełnie jakby przeszły przez pas promieniowania kosmicznego. Poodwracają się tonusy kolorów, pogrubi ziarno i kiedy spojrzysz na swoje zdjęcia w domu, przytrzymując niepołamaną ręką negatywy pod światło, zobaczysz niestworzone światy, smugi cienia tam, gdzie miały być smugi światła, rozpadające się na molekuły kontury statków, ospowate oblicza księżyca, wreszcie wypalony czarny kontur samego siebie na autoportrecie na tle portu. A twarz adamskiej, która wydawała ci się nawet przyjazna, wyjdzie przebarwiona, wampirycznie blada. Kiedy byłeś na wysokości ostatniego schronu przy nadmorskiej promenadzie, skręciłeś w lewo, żeby zejść z niej w stronę miasta. Szedłeś pewnym krokiem, na piersiach wisiał aparat z dużym obiektywem. Na zdrowym ramieniu obijał się duży, ciężki, trójnożny statyw, niezbędny do zdjęć nocnych. Zaś na głowie miałeś kaptur. Wszedłeś na Hamgatan i zauważyłeś dwa kanciaste, spore cienie, które nagle przypadły do muru po lewej stronie. Nad jednym z tych kanciastych, humanoidalnych cieni kiwała się jeszcze prętowa antena z rozetą. Nie celowali w ciebie, lufy mieli pochylone w dół, ale kolby przepisowo przyłożone do ramienia, a więc jednak wojna. Zajęli port i czekają na posiłki, umacniają się i wreszcie cię zobaczyli, chociaż wydawało się, że rano nie widzieli nikogo. To, co rano wydawało się na niby, nagle przestało być na niby. Na przykład ostre naboje w magazynkach automatów szwedzkich żołnierzy, którzy widzieli cię wcześniej, jak pewnie kroczysz środkiem ulicy z dziwnym kształtem na ramieniu. Staliście przez chwilę naprzeciwko siebie. Dwaj komandosi szwedzkich sił szybkiego reagowania z bronią pochyloną do ziemi, ale gotową do strzału, i ty ze statywem pochylonym ku nim, na ramieniu, ale niezdolnym do strzału. Widzieliście się, to pewne, ale kto się komu śnił? Spojrzałeś w niebo, żeby sprawdzić, czy aby nie widać dwóch księżyców, dwóch światów, ale nie, na niebie wisiał ciągle jeden księżyc. Jeden z rozetą dał ci znak ręką, żebyś szedł dalej, tak jakbyś stał się współuczestnikiem gry sztabowej. Wszystko stało się nagle realne, jak twoje słynne strzałki na mapach, notatki w brulionach, poprzez które rozgrywałeś jeszcze raz kampanie, które tyle razy przekreślały twój kraj. Ci dwaj przy murze opuścili lufy nieco niżej i podnieśli się z kolan, ruszając chwiejnym krokiem na dalszą przechadzkę. Ustąpili, jakby wiedzieli, co miałeś na myśli, gdy tak stałeś z niezdolnym do strzału statywem fotograficznym, że oto idzie za tobą armia duchów, naszych chłopaków, i zawsze możesz stanąć w lekkim rozkroku na ugiętych kolanach i rzucić im w twarz. Zawołać naszych chłopaków? Tamtych dwóch na Hamgatan ustąpiło za tym, jakby czuli, że nie jesteś tutaj sam. Że stoi za tobą armia wyrosła z kilogramów zeszytów, setek metrów bieżących zapisków, skrzętnie doprowadzanych do stadium obłędu. Próbowałeś wyobrazić sobie sytuację, która nie jest katastrofą, która nie kładzie się pokotem jak łan zboża, jak chłopcy z 2. batalionu 16. pułku piechoty pod Ćwiklicami, który przeszedł do ataku na czołgi, bo dowódca nie miał i nie mógł mieć innych odwodów i kazał kontratakować, a oni poszli. To gdzieś tam, na tych twoich mapach, w twoich notatnikach, udawało się ocalić chłopaków z 76. pułku piechoty z Lidy, który przecież nieodwołalnie poszedł z Milejowa na folwark i Longinówkę i dalej we mgłę przed świtem 6 września. I chociaż sami przeciw wszystkim, to weszli jak w masło w bok dywizji pancernej, aż ponoć sam pan generał uciekał w koszuli nocnej z folwarku Milejowiec, kiedy chłopaki rozniosły w walce na granaty i bagnety kompanię ochrony sztabu. Pod Longinówką zdobyli w nocnym ataku wręcz 4 czołgi i wysadzili je w powietrze, a jak się rozsierdzili i podtoczyli armaty pułkowe z 3. dywizjonu, stare dobre, francuskie 75. To tylko wióry szły z niemieckich kontrataków.
Do świtu wydawało się, że nic nie zatrzyma tej piechoty, rozżartej nocnym bojem, po walki nocą. A do tego na bagnety. To Niemcy nie lubili. Zaczął wstawać dzień i stało się jasne, że mieli ruszyć wszyscy razem, kupą mości panowie, a poszli nieliczni przeciw wszystkim. Gdy sztab już spieprzał za Wisłę. W południe słońce stanęło wysoko nad 684 trupami żołnierzy z 1. i 2. batalionu i 89 trupami jeńców z pozostałych jednostek oraz mieszkańców Milejowa, których Niemcy zabili tak dla przykładu, że niedobrze jest ich złościć, bo oni grają tylko w te gry, które wygrywają. A wszystko dlatego, że ktoś najpierw wydał rozkaz do ataku, a potem kazał jednak wszystkim cofać się na północ od Piotrkowa. Ale tego rozkazu, żeby się cofać, już nie udało się dostarczyć na czas. Tak jak nie dostarczono rozkazu dowódcy baterii Kubie z pułku Garłuch przed godziną W o tym, że atak na Okęcie 1 sierpnia 1944 o 17 jednak zostaje odwołany, bo nie ma szans powodzenia. Dowódca pułku AK Garłuch, major Wysocki, na uwagę szefowej łączniczek, że nie da się dostarczyć wiadomości do Kuby, miał powiedzieć tylko, że to zapaleńcy ci od Kuby i odważni do szaleństwa niech idą sami na Okęcie przez zagony kartofli i buraków. Może im się uda. A kiedy Kuba szedł do powstania, podobno przy pożegnaniu z matką powiedział: pamiętaj, matulko, że to wojna, możemy nie powrócić. Nie wolno ci się załamywać, fason trzeba trzymać do końca. I poszli, sami przeciw wszystkim, z baterii, która nie miała ani jednego działa, nawet karabinu maszynowego na 180 ludzi zginęło 120. I mateczka patrzyła nic nie widzącymi oczyma, jak jej chłopak staje na krawędzi przepaści. Jeszcze się odwraca, uśmiecha z fasonem. A potem jeszcze uśmiechnięty, odwrócony do niej, robi dziarski pewny krok naprzód. A musisz wiedzieć, że w Otchłani nie ma grup rekonstrukcji historycznej. W Otchłani nie ma nic. Zatem wymyślałeś, którędy by mogli pójść, żeby ominąć czeluść. Jak mogliby przechytrzyć dym stosów pogrzebowych, jak mogliby się nie osunąć wraz z całą Polską w tę matnię, z której nie było wyjścia. Tak, żeby ci, którzy pozostali na powierzchni przez kolejne dziesięciolecia, nie musieli tylko odtwarzać przedstawienia kraju według sztychów z epoki przy pomocy tego, co mieli pod ręką. Karton gipsu, paździerza, płyty pilśniowej, lastryka. Czułeś przecież od dziecka, że coś jest nie tak z tym krajobrazem za oknem. Że ktoś podmienił miasto, w którym się urodziłeś, fałszował pejzaże, zakłamał rzeźbę terenu, krwiobieg dróg i ulic. Badałeś zatem monografię pułków, dywizji, armii, zapiski dowódców, relacje, mapy sztabowe. W myślach przeprowadzałeś 76. Pułk Piechoty dużo dalej niż do Milejowa, bowiem po bokach nacierały jeszcze 81. Pułk z Grodna i 41. Pułk z Suwałk, a zza ich pleców skokami do przodu szli ułani z Wileńskiej Brygady. Bokiem turlały się tankietki z dywizjonu pancernego, górą biły naraz 4, może nawet 5 dywizjonów celnie i gęsto, bo obszar do pokrycia był niewielki. A od czoła Niemców biła zaś nie tylko cała artyleria 19. Dywizji Piechoty, przesunięta szczęśliwie ku przodowi, ale i pchnięta tu pod osłoną nocy artyleria 13. Dywizji spod Tomaszowa. Razem kolejne 10 dywizjonów. Tam od zachodu ciągle trzymają się chłopcy z grupy pułkownika Czyżewskiego na Górach Borowskich. Zza ich pleców z kolei uderza jedyny batalion czołgów w tym rejonie i spieszona kawaleria z Wołyńskiej Brygady. Ułani idą tyralierkami, skokami, do przodu, podciągają broń przeciwpancerną i znowu naprzód. Bo kawaleria nie szarżowała na czołgi, tylko była konną piechotą, silnie uzbrojoną w broń przeciwpancerną. Te bzdury o szarżach na czołgi wymyślili sam Józef Goebbels i zrealizował Hans Bertram w propagandowym filmie Kampfgeschwader Lützow, gdzie zresztą polską kawalerię grali Słowacy,
A potem już było tylko powtarzanie motywu, bo chociaż bzdura to malownicza i jakoś dziwnie pasowała. Więc powtórzył tę bzdurę Kossak w obrazach malowanych na emigracji. Wajda w ekranizacji lotnej i Ginter Grass w wierszach o panu Kichocie oraz w blaszanym bębenku. Bo kogo obchodzą fakty, gdy zajmująca jest narracja? Im jednak byłeś starszy, tym lepiej rozumiałeś, że walec dziejów toczy się tak, jak się go ustawi, a zmienić jego kierunek lub zatrzymać, skoro raz został uruchomiony, nie jest łatwo. I koniec końców, kiedy już w myślach sprawiłeś sąd wojskowy Dębowi Biernackiemu, Rumlowi, Bortnowskiemu, Rydzowi Śmigłemu, Fabrycemu, orientowałeś się w zasadzie w najlepszych rozwiązaniach, że w zasadzie najlepszym rozwiązaniem byłoby zabić ich wszystkich. I to na kilka lat przed wojną. W jakiejś katastrofie lotniczej, wypadku samochodowym, chociażby na szosie Zaleszczyckiej. Ślęczałeś nad mapami samochodowymi z 1938 roku, kombinując obejścia skrzydeł. Nowatorskie ugrupowanie, eliminując błędy tylko z jednej strony, a pozwalając je popełniać wyłącznie przeciwnikowi. Gdyby nie słupek, gdyby nie poprzeczka, gdyby to najczęstsze słowo polskie, gdyby matka miała fiuta, to by była ojcem. Późne wnuki wiedzą lepiej z książek, artykułów, tomików, serii Żółtego Tygrysa, programów Bogusława Wołoszańskiego albo specjalnego wydania tygodnika w Więcierzy. Bo kiedy żył dziadek, to tych książek, programów, artykułów nie było. Wszystko działo się teraz i tutaj i nie było widać więcej niż na skraju okopu. Wizjer strzelnicy schronu pod Mławą, szczelinę obserwacyjną peryskopu czołgu. Było tylko to, co się już stało, a to, co się stanie, pozostawało tajemnicą, która dla późnych wnuków nie istnieje. Późne wnuki wiedzą, że potrzebne były inne strategie traktowane, inne strategie traktatowe, że możliwy był marsz razem z III Rzeszą na Moskwę, bo z ruskimi na Berlin to już nie bardzo. I była w tym pomyśle próba wyrwania z ciebie tej Polski, która wprawdzie zeszła do otchłani, by więcej się z niej nie wynurzyć, ale przynajmniej nie była skurwiona, lśniła w tych ciemnościach jak próchno w lesie. Późne wnuki tłumaczyły wprawdzie, że poszlibyśmy z Niemcami na wschód, ale że nie dalibyśmy zagazować naszych Żydów. Bo przecież Hitler by potrzebował polskich legionów nad Wołgą, a zatem jego jedyni w obozie dziejowych sukinsynów zyskalibyśmy Lebensraum, a zarazem nie splamili honoru. Albo splamili, ale tylko na tyle, na ile uzasadniałaby to polska racja stanu. Tyle na dzisiaj. Słońce, cisza, niedziela. Kawa pod czołgiem. I proza Radka Wiśniewskiego. Transmigracja. Dalej. Czytajcie sami. Jeszcze mały kadr na to, co tutaj. Dobrego dnia. Cześć.